Wybiła godzina 14:10. Zgodnie z zapowiedzią, kworum wprawdzie minimalne, ale mamy, także wznawiam obrady. Przystępujemy do realizacji drugiego punktu porządku dziennego. Na wezwanie komisji stawił się pan Adam Jaser. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał pan treść pouczenia. Dziękuję. Zgodnie z treścią Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 jest artykułu 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują. Prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Prawo żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem, umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem w sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne bądź niestosowne. Prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pana z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika? Nie, nie ustanowiłem. Dziękuję. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Adam Jaser, konsultant. 1965, czyli 54 lata. Dziękuję. No, takie wymogi kodeksowe. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie byłem. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 171 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego może pani swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Pan, nie dziękuję. Przepraszam najmocniej. Nie dziękuję. Dobrze, przechodzimy do zadawania pytań. Ja może tutaj wzorem pana przewodniczącego, który był tak uprzejmy ustąpić swojej kolejki tym osobom, które wczoraj nie zdążyły, to teraz ja ustąpię pierwszej kolejki. Ja tak samo. Pan też przewodniczący ustąpi. Pani poseł? Czy pan poseł? Dobra, to pani poseł Janowska, proszę. Jakie były konkretnie pana obowiązki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i kto je określał? W jakiej formie oraz przez kogo i w jaki sposób były egzekwowane? Pełniłem obowiązki sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze i członka Rady Gospodarczej przy premierze. Byłem przez pewien okres czasu zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, koordynatorem zespołu programującego pracę rządu. Moje obowiązki określał szef kancelarii. Kto je egzekwował? Szef kancelarii.
A mógłby pan imię i nazwisko podać? Tomasz Arabski, a następnie minister Jacek Cichocki. Kto był pana bezpośrednim przełożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? W jaki sposób wyznaczał panu zadania oraz jak je egzekwował? Odpowiedzi udzieliłem już w poprzedniej odpowiedzi na to pytanie. Ale jakie zadania panu wyznaczał? Zadania były określone w konkretnych aktach nominacyjnych, które były mi wręczane w trakcie mojej pracy w KPRM-ie. Wszystko to jest w dokumentacji. A czy otrzymywał pan od przełożonego zadania związane z tematem prac naszej komisji? Jeśli tak, to kiedy i czego konkretnie one dotyczyły? Nie przypominam sobie. Czyli nie miał pan takich zadań? No, jako zastępca sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów brałem udział w procesie legislacyjnym, więc mogły być też akty związane z szeroko pojętym obszarem podatkowym, ale konkretnego zadania zleconego mi bezpośrednio przez któregoś z wymienionych ministrów nie przypominam. Czy zwracał się pan kiedykolwiek bądź uczestniczył w posiedzeniu Komisji Przyjazne Państwo? Jeśli tak, to kiedy, czego dotyczyło i w jaki sposób zostało zrealizowane? O ile pamiętam, nie uczestniczyłem w pracach Komisji Przyjazne Państwo, natomiast w jakimś tam stopniu śledziłem jej działania, ponieważ w ramach moich obowiązków zajmowałem się także tymi działaniami rządu, które miały na celu zwiększenie możliwości działania gospodarczego i ułatwienia działalności przedsiębiorczej. Także w tym czasie trwał swoisty wyścig na deregulację i oczywiście trzeba było śledzić to, co się dzieje w przestrzeni publicznej w tym zakresie. A czy uczestniczył pan kiedykolwiek z własnej inicjatywy bądź na polecenie przełożonego w procesie legislacyjnym ministra finansów związanym z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług? Jeśli tak, to proszę opisać, czego dotyczyło, jak wyglądała realizacja problemu. Nie przypominam sobie takiego wydarzenia. Czy zwracał się do pana jako sekretarza stanu w Kancelarii Premiera przedstawiciele podmiotów gospodarczych proszących o interwencję w zakresie związanym z koniecznością uszczelnienia systemu poboru VAT-u? Myślę, że do Rady Gospodarczej, znaczy jestem przekonany, że do Rady, przypominam sobie, że do Rady Gospodarczej trafiała korespondencja od przedsiębiorców lub organizacji przedsiębiorców, które zwracały uwagę na ten problem. Czy pamięta pan, żeby podczas posiedzeń Komitetu Stałego padła kwestia przygotowania określonych aktów prawnych uszczelniających system podatkowy bądź mających wpływ na ograniczenie zorganizowanej przestępczości karnoskarbowej? Jeśli tak, to jakby pan powiedział, kto wywołał ten temat, jakie zapadały ustalenia oraz jak wyglądała realizacja? Szanowna pani poseł, nie przypominam sobie poszczególnych aktów prawnych. Do Komitetu Stałego Rady Ministrów wpływało kilkaset różnego rodzaju aktów prawnych. Wszystko to jest udokumentowane w archiwach, także jestem przekonany, że komisja może mieć pewien wgląd w to, kto wnosił, jakie padały uwagi, jak wyglądał cały proces legislacyjny w rządzie. A jak często uczestniczył pan w ogóle w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów? W okresie, kiedy byłem wiceprzewodniczącym Komitetu Stałego, a następnie koordynatorem zespołu programującego pracę rządu, w zasadzie uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach, no z wyjątkiem tych posiedzeń, kiedy ze względu na inne obowiązki lub nieobecność nie mogłem uczestniczyć. Pełnił pan funkcję sekretarza Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. A czy w ramach tego gremium poruszana była kwestia zmniejszających się wpływów należności publiczno-prawnych, rozrastającej się zorganizowanej przestępczości karno-skarbowej, czy też wprost luki VAT-owskiej? Kwestia, tak jak już wspomniałem wcześniej, sygnały o tym, że mogą występować nieprawidłowości w VAT-ie i dochodzić do przestępstw karno-skarbowych, do Rady Gospodarczej docierała. Rada poświęciła temu tematowi kilka spotkań, zarówno zewnętrznych, to znaczy z przedstawicielami na przykład przedsiębiorców,
ale także z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Czy zgłaszana przez Komisję Przyjazne Państwo poprawka do ustawy nowelizującej ustawę o VAT dotyczącą wydłużenia terminu rozliczenia należności podatkowego za 3-miesięczny okres była uprzednio konsultowana w Radzie Gospodarczej, czy też na posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów? Nie przypominam sobie. Czy w ogóle, jeśli tak, to jak często interesował się Pan realizacją budżetu w zakresie wpływu z tytułu podatków pośrednich? Szanowna Pani Poseł, Szanowni Państwo, no, kwestia załamania dochodów z VAT-u była jednym z kluczowych ryzyk systemowych, jakie wtedy występowały. Tak jak już Państwo mieli okazję tutaj usłyszeć na komisji, spadek dochodów z VAT-u ma w znaczącej części charakter cykliczny. Jak wszyscy pamiętamy, były to lata znacznego spowolnienia gospodarczego wywołanego przez wielki kryzys i w związku z tym nastąpiło znaczące załamanie dochodów z VAT-u i innych podatków. Oczywiście tworzyło to dużą presję na cały system finansów publicznych i w związku z tym było przedmiotem zainteresowania Rady Gospodarczej, ministrów, premiera. Oczywiście w tym okresie trudno było ilościowo skwantyfikować udział luki VAT-owskiej w ogólnym spadku wywołanym tym spowolnieniem gospodarczym. W związku z tym świadomość tego, że VAT jest i w ogóle kwestia dochodów podatkowych jest olbrzymim ryzykiem dla Polski, była w rządzie dość wysoka, ale nie było to jedyne ryzyko. Ryzyk systemowych dla polskiej gospodarki wtedy było bardzo dużo, związanych z osłabieniem kursu walutowego, opcjami walutowymi posiadanymi przez przedsiębiorstwa, a także znacznym powiększeniem strukturalnego deficytu budżetu państwa w wyniku obniżenia podatek i składek w poprzednim okresie. Także tych wyzwań fiskalnych było bardzo dużo i oczywiście kwestia dochodów z VAT-u i z innych podatków była kwestią bardzo często dyskutowaną i podnoszoną. Ale co robiono w ogóle? Bo mówi Pan, że faktycznie problem był. Wcześniej Pan mówi, że na radach ministerialnych w ogóle nie rozmawiano na ten temat. Później następnie teraz mówi Pan, że był to duży problem, to ale nic nie było, nie zadziało się w tym temacie, poza jakimiś tam pojedynczymi rozmowami. Niech Pan powie, co próbowano zrobić i jak próbowano realizować jakiekolwiek działania, żeby faktycznie zaprzestać chociażby zorganizowanym przestępczości karnoskarbowej. Znaczy ja nie, to chyba jakieś nieporozumienie Pani Poseł. Ja z całą pewnością nie powiedziałem, że nie były podejmowane przez ministrów odpowiednich żadne działania do... Ale rozmów nie było. To znaczy ja może nie uczestniczyłem w jakichś rozmowach, ale to nie znaczy, że inni ministrowie i osoby za to odpowiedzialne się tym nie zajmowały. Ale na wszystkich Pan posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów Pan bywał, przynajmniej tak Pan powiedział, więc wynika z tego, że jeżeli faktycznie takie rozmowy by się odbywały, to powinien Pan w nich uczestniczyć i faktycznie ten temat powinien być. Czy był taki temat, czy nie było takiego tematu? Pani poseł, uczestnictwo w komitecie, w posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów nie oznacza, że każdy uczestnik posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów wypowiada się w sprawie każdego projektu, jaki na Komitecie Stałym jest dyskutowany. Wypowiadają się najczęściej ci, którzy wnoszą projekt oraz ewentualnie ci, którzy mają do niego różnego rodzaju uwagi. I po dyskusji projekt jest przyjmowany lub nie przyjmowany w zależności od tego, jaka jest decyzja przewodniczącego Komitetu Stałego. Czyli rozmawiano o problemie, czy nie rozmawiano o problemie? Poprosiłbym o doprecyzowanie pytania. Czy były rozmowy na temat przestępczości karnoskarbowej, ograniczeń wpływu do systemu podatków pośrednich do budżetu i co było powodem, że wolano zwiększyć kwotę podatku VAT, aniżeli szukać przyczyn tak małego wpływu do budżetu? Pani poseł, może ja nieprecyzyjnie się wyraziłem, więc może jeszcze raz powtórzę. Świadomość tego, że mogą być nieprawidłowości w VAT-ie była zarówno
w rządzie, jak i dopływała do nas z zewnątrz. I dyskusje na temat, jak temu zaradzić, odbywały się na różnych szczeblach. Podejmowane były prace w Ministerstwie Finansów i państwo już przesłuchali tutaj znaczącą grupę świadków, która bezpośrednio tymi tematami się zajmowała, więc o tym, że były rozmowy i że były konkretne prace i były konkretne posunięcia, które zmierzały do tego, żeby ograniczyć ten proceder, komisja już tę wiedzę posiada. Ja bezpośrednio w to nie byłem zaangażowany, ponieważ byłem w KPRM-ie, nie w Ministerstwie Finansów. Czy dostrzegł pan sam albo został przez kogoś poinformowany, jeśli tak, to przez kogo, o zmniejszających się przychodach budżetowych z tytułu podatków pośrednich i jakiego rzędu były to wielkości? Tak jak już wcześniej powiedziałem, sygnały docierały, otrzymywaliśmy pisma, byliśmy świadomi też pism kierowanych do prezesa Rady Ministrów lub innych ministrów, które często definiowały te ubytki. Natomiast dzisiaj ja oczywiście tego nie pamiętam, natomiast cała korespondencja, jaką dysponowała Kancelaria Premiera czy Rada Gospodarcza, one wszystkie w archiwach są dostępne komisji. A pan pamięta jakiekolwiek pisma, czy tylko i wyłącznie nie, teoretycznie? Nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Matusiewicz. Prosimy. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Może pan będzie pamiętał, skoro pan od marca 2010 roku pracował w Kancelarii Premiera, tak dobrze mówię, od 1 marca, tak. To czy pan sobie przypomina, że pan brał udział w nowelizacji ordynacji podatkowej, w zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zmianie ustawy o podatku VAT-owskim z 2013 roku. Czy może pan powiedzieć, czego dotyczyły te zmiany? Panie pośle, w 2010 roku do końca pierwszej kadencji rządu pana premiera Tuska byłem sekretarzem Rady Gospodarczej przy premierze i zajmowałem się też deregulacją. Natomiast nie pełniłem funkcji w Komitecie Stałym Rady Ministrów i nie zajmowałem się bezpośrednio legislacją. Jedyny projekt, przy którym osobiście byłem zaangażowany, to był projekt, który Rada Gospodarcza wspólnie z ministrem skarbu przygotowywała i to był projekt o nadzorze właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Proszę pana, a w 2014 roku zostaje pan prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak jest. Czy pełniąc tą funkcję, gdzie ustawowo powinien pan też podejmować działania, badać warunki, jak wyglądają sprawy ochrony konkurencji, czy na tym stanowisku problematyka wyłudzeń VAT-owskich, czy potrzeby nowelizacji ustawy VAT-owskiej też miała tutaj swój wydźwięk i coś może pan na ten temat powiedzieć? Nie, panie pośle. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje żadnej roli w tym zakresie dla prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ogóle pan się tym nie zajmował? No, jako urzędnik? Ale czy były jakieś ze strony przedsiębiorców jakieś uwagi do tego, że się źle dzieje tutaj, że są pewne nieprawidłowości w ściągalności podatku VAT-owskiego? Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie było takich sygnałów, tak? Znaczy ja sobie zupełnie nie przypominam i nie sądzę, żeby były, ponieważ no, nie jest to właściwość tego urzędu. Ten urząd zajmuje się, jak pan poseł doskonale wie, bo mieliśmy szansę na ten temat rozmawiać w komisjach, zajmuje się ochroną konsumentów i ochroną konkurencji, a nie kwestiami skarbowymi, podatkowymi. No ale czasem kwestia rozliczeń podatkowych ma też wpływ na pozycję danej firmy, jeżeli chodzi o konkurencję na rynku. To prawda. Prawda? Pod tym kątem myślę, czy tutaj nie było jakichś
styczności i czy urząd nie podejmował jakichś działań. Pan to wyklucza, pośle, czy zdecydowanie... Panie pośle, ze spraw, które wtedy wpływały do urzędu związanych z ochroną konkurencji, nie przypominam sobie ani wniosków przedsiębiorców, ani spraw podejmowanych przez urząd z urzędu, które dotyczyłyby kwestii podatkowych. Czyli praktycznie pan tą wiedzę na temat przedmiotu działania naszej komisji, no ma pan bardzo, bardzo niewielką, także dziękuję za odpowiedzi. Nie mam więcej pytań. Pan poseł Murczek ma pytanie. Jako sekretarz Rady Gospodarczej, no praktycznie zresztą takie były odesłania choćby wczorajszego świadka, że rzeczywiście no, co do zasady, na przykład premier się nie zajmował kontaktami z branżami, ze światem gospodarczym, to było scedowane na Ministerstwo Gospodarki, czasami wracało do Ministerstwa Finansów. Jeden z podstawowych problemów to była wiarygodność partnerów gospodarczych, bo słyszeliśmy wielokrotnie, że opracowania branżowe, problemy zgłaszane przez branżę, wielkości, które się tam pojawiały, skutków finansowych dla branży, dla budżetu, były kwestionowane albo, delikatnie mówiąc, z przymrużeniem oka brane pod uwagę. Z drugiej strony żadne ministerstwo, ani Ministerstwo Gospodarki, ani Ministerstwo Finansów nie przedstawiało, czy nie miało narzędzi, żeby monitorować te problemy, mieć opracowania własne. Jak pan postrzegał ten problem? Czy było to jako pewien mechanizm dyskutowany, jak to naprawić, żeby albo firmy zewnętrzne, albo branże, które czasami na zlecenie tych branż powstawały raporty, żeby tego typu mechanizm, tego dialogu z rządem, no był opartym na rzetelnych danych, rzetelnych podstawach. Dotknął pan poseł bardzo istotnego problemu. Myśmy większość sygnałów, które płynęły od organizacji przedsiębiorców, traktowali poważnie. To nie znaczy, że wszystko, co otrzymywaliśmy na piśmie i wszystkie informacje zawarte w korespondencji przyjmowaliśmy no, za pewnik, ale na pewno traktowaliśmy tego typu korespondencję za istotną i za wartą zastanowienia się. Stąd ten temat na Radzie był poruszany i stąd też te informacje, które do nas docierały z zewnątrz, były następnie omawiane również z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Chciałbym tutaj podkreślić, że Rada Gospodarcza pełniła swoją funkcję społecznie. To było ciało społeczne. Członkowie Rady nie pobierali wynagrodzenia. Spotykaliśmy się co 2 tygodnie, więc też nie można porównywać funkcjonowania Rady Gospodarczej do urzędu rządowego czy oficjalnej agencji rządowej. W związku z tym, a i nasza rola była przede wszystkim doradcza i taka analizująca, natomiast Rada Gospodarcza nie była w żaden sposób czynnikiem sprawczym. Jedyny wyjątek, o którym tutaj wspomniałem, to była kwestia tej ustawy o nadzorze właścicielskim, gdzie rzeczywiście bardzo blisko współpracowaliśmy z Ministerstwem Skarbu oraz z komisjami sejmowymi już nad konkretną ustawą. Natomiast w pozostałych przypadkach Rada mogła się nad jakimś problemem gospodarczym pochylać, no ale tak jak mówię, to były osoby pracujące społecznie, więc tutaj nasza zdolność do tego, żeby powiedzmy przeprowadzić pogłębioną analizę tego, jak te przepływy VAT-u wyglądają, no oczywiście to było niemożliwe, natomiast my w rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów mieliśmy podstawę, żeby sądzić, że kwestia ta jest znana w Ministerstwie Finansów, i że ministrowie odpowiedzialni za poszczególne elementy systemu podatkowego są świadomi i pracują nad tym, żeby te negatywne zjawiska wyeliminować.
A mieliście państwo podstawę do takiego sądzenia, patrząc na efekty pracy, czyli no, załóżmy, że obserwujecie, rozpoczął się jakiś proces legislacyjny, no i później z czystej ciekawości albo dopingowani przez ten świat gospodarczy, no śledzicie, że mija pierwszy, drugi, szósty miesiąc, mija rok, mija dwa i nie ma efektu. Czy żeście się państwo niepokoili wtedy, czy no, branże dawały wam spokój i cierpliwie czekały, czy był jakiś mechanizm taki, że no, przynajmniej w jakiś delikatny sposób mówiliście, czy stawialiście pytania, co się dzieje z danym projektem? Rada Gospodarcza jako taka nie zajmowała się monitorowaniem projektów. Tym bardziej, że... No, ale się zajmowała mechanizmami jednak świata gospodarczego. I nie sam projekt, nie sam proces legislacji, bo tym wiadomo, kto się zajmował. Natomiast no, spodziewane skutki. Ewentualnie właśnie, czy państwo na przykład jakaś branża jednak w którymś momencie uzyskała rozwiązanie, czyli przeszło rozwiązanie później czy wcześniej przez proces legislacyjny. No i to niewątpliwie mogła być zachęta dla innych branż, choćby w temacie odwróconego VAT-u, że my też chcemy, my też pilnie potrzebujemy. No i w tym momencie Rada, nie wykonując jakąś gigantyczną pracę, ale będąc tym głosem między rządem a światem przedsiębiorców, no i taki głos dochodził, nie dochodził, państwo zajmowaliście jakieś stanowiska? Panie pośle, Rada Gospodarcza, dyskusja w Radzie Gospodarczej dotyczyła różnego rodzaju zagrożeń systemowych lub rozwiązań systemowych. Sprawozdania z działalności Rady i inne dokumenty, które Rada publikowała, na przykład biuletyn Rady Gospodarczej, ukazywał się regularnie i tam wszystkie rzeczy, które Rada uważała za istotne, były w tym biuletynie publikowane. Także sprawozdania z działalności Rady były dostępne na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety od jakiegoś czasu nie są dostępne, więc te no, ale informacje... Czy były tylko, czy ktoś informacje... z nich korzystał i czy pamięta pan któreś sprawozdanie, które traktowałoby o temacie właśnie związanym nie, z... Nie pamiętam tego, natomiast z całą pewnością też państwo... Ale czego pan nie pamięta? Jeszcze nie skończyłem pytania. Dobrze, przepraszam. Czy właśnie pamięta pan coś z obszaru przestępstw VAT-owskich czy akcyzowych? Nie. Natomiast tak jak przysłuchiwałem się państwu posiedzeniom i przesłuchaniem poprzednich świadków, to wydaje mi się, że komisja już w tej chwili ma ustalony przebieg działań legislacyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i rząd zmierzających do ograniczenia luki VAT-owskiej. I te działania stopniowo zaczęły przynosić owoce, więc ja tutaj nie bardzo mam coś do dodania w stosunku do świadków, którzy są w tych sprawach dużo bardziej kompetentni ale niż ja. Powiedział pan bardzo cenną rzecz. Świat gospodarczy, no, choćby branża stalowa, 150 wystąpień do najważniejszych osób w państwie, ponad setka ważnych spotkań i długi okres oczekiwania na rozwiązanie. No to pokazuje, że rzeczywiście środowisko musiało bardzo być zdeterminowane, żeby artykułować i nie wystarczyła jedna, druga, trzecia interwencja. I jeżeli w opracowaniach, w sprawozdaniach rocznych Rady Gospodarczej, nie jakiejś Rady, tylko Rady Gospodarczej, nie ma odzwierciedlenia ta problematyka w żadnej mierze, no to dla mnie to jest i nowa, i zaskakująca informacja. W związku z tym bardzo, bardzo ciekawe wątki. No, prosiłbym o zadanie, skonkretyzowanie pytania, bo no, komentarz... Jasne, ale to komentarz jest związany z odpowiedzią, no bardzo, bardzo powiedzmy zaskakującą. Jeżeli były kwestionowane czasami te wyliczenia branżowe i były sytuacje, kiedy Ministerstwo Finansów mówi do określonej przedstawicielstwa branży, że no to może zróbcie opracowanie jakieś i pokażcie, na czym problem polega, a nie robi tego
samemu. No to pytanie, jakie mechanizmy, czy była praca nad mechanizmami i państwo żeście, czy z poziomu Rady Gospodarczej, czy później jako wiceprzewodniczący Komitetu Stałego, wiedział pan o jakiejś inicjatywie, żeby po prostu tą sytuację no, jakoś rozwiązać. I może jakby pan też powiedział, jaką miał pan wiedzę na temat dyskusji jakości oceny skutków regulacji, czyli jakości merytorycznej przygotowanego tego fragmentu w procesie legislacyjnym, również w kontekście jakby zbieżności ze światem gospodarczym lub rozbieżności. Więc odnosząc się do tej pierwszej kwestii, to kwestia analizy sygnałów płynących z zewnątrz i strat wykazywanych przez organizacje przedsiębiorców z tytułu na przykład nieszczelności VAT były o tyle trudne do zweryfikowania, że mieliśmy ogólne silne spowolnienie gospodarcze skutkujące załamaniem się dochodów VAT ogółem. Ponieważ działalność... Przez wszystkie lata, kiedy pan miał wpływ na te mechanizmy, czy... Wielki kryzys nastąpił w latach, w roku 2008 się rozwinął i trwał nieprzerwanie do roku mniej więcej 2014 z różnymi epizodami, włącznie z zagrożeniem strefy euro, kilkakrotnymi sytuacjami, gdzie kwestia na przykład kursu walutowego czy zdolności do zaciągania pożyczek na rynku międzynarodowym no, stwarzały pewne ryzyka gospodarcze. W związku z tym to był bardzo trudny okres dla polskiej gospodarki. Nastąpiło silne spowolnienie, wzrost bezrobocia i podstawowym celem rządu i Rady Gospodarczej jako ciała doradczego było szukanie sposobu na to, żeby przede wszystkim nie dopuścić do recesji w Polsce i żeby wzrost gospodarczy dalej trwał, ponieważ rząd moim zdaniem prawidłowo zidentyfikował to, że żeby uniknąć kryzysu fiskalnego, gospodarka musi się rozwijać. I jak państwo doskonale wiecie, ta polityka takiego wyważonego właśnie fiskalizmu, który sprzyjał inwestycjom publicznym, a równocześnie starał się utrzymać dyscyplinę finansów publicznych, spowodował, że Polska recesji nie odczuła. Wprost przeciwnie, była najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie w okresie 2008-2014, czyli do momentu, w którym możemy uznać, że ten kryzys jakoś się tam od Polski, Europy i świata oddali. W związku z tym na przykład to, że branże poszczególne mogły odczuwać załamanie koniunktury, niekoniecznie musiało w całości być związane z nieprawidłowościami w VAT-ie, tylko na przykład z faktem, że część inwestycji sektora prywatnego zupełnie się zatrzymała w tym okresie, a inwestycje publiczne, które rząd podtrzymywał bardzo intensywnie, nie były w stanie skompensować ubytku popytu. W związku z tym, dlatego te wszystkie doniesienia i sygnały, które płynęły z zewnątrz i także rozwiązania, które były proponowane, musiały być poddane rzetelnej analizie fachowców i ekspertów. Jak państwo tu też już wielokrotnie przedyskutowali w czasie obrad swojej komisji. Ale jeżeli fachowcy z Departamentu Kontroli Skarbowej. Mógłbym dokończyć swoją wypowiedź? No tylko no, ona nic nie wnosi niestety. No bo obciążamy jakby branżę koniunkturą, natomiast zjawiska no, nie są koniunkturalne. Jeżeli Departament Kontroli Skarbowej mówi o wzroście ilości pustych faktur do poziomu 53 tysięcy takich faktur. Jeżeli to jest wyceniane, że tam w tych fakturach to jest 2,5 miliarda, no to nie jest zjawisko koniunkturalne. Jeżeli w temacie... Panie pośle, cała luka VAT-owska w Polsce wcześniej i teraz oscyluje w relacji do produktu krajowego brutto na poziomie 1, trochę więcej procent. I w wielu innych krajach europejskich mamy podobne skalę. Ale ja nie pytam o ogólne określenia, pytam o
ten styk informacji ze świata gospodarczego z wiedzą, która jest potrzebna do podejmowania decyzji na poziomie rządu. I jeżeli nie jakaś instytucja, tylko podaję przykład tych fikcyjnych faktur, gdzie skokowo zjawisko narasta, no to jest to jasne. No w drugą stronę powiedzmy jest temat związany z rynkiem prętów stalowych, tak, gdzie no dane przecież do skontrolowania są, że rozbieżność między wwożonymi do kraju, a wywożonymi według statystyk, to jest różnica, w jednym roku się zrobiła różnica 400%. No to nie jest kwestia, że nagle budownictwo gdzieś rozkwitło, a gdzieś upadło i zapotrzebowanie się o 400% zmieniło, tylko wynik i to sygnalizowała branża, no działań absolutnie przestępczych. Tak. No trudno z tym dyskutować. Czyli nie było jakichś takich prac, jaka instytucja, jakie rozwiązanie, czy nowy departament, czy jakaś inicjatywa taka, która by no, poprawiała ten dialog na fakty. Nie było jakiejś. Szanowny panie pośle, Ministerstwo Finansów posiadało i nadal posiada kilka departamentów i ekspertów, i fachowców, którzy się tym tematem zajmują od lat. Wydaje mi się, że tworzenie kolejnego ciała poza Ministerstwem Finansów... Właśnie problem jest, że zeznania kolejnych świadków doprowadziły nas do takiej oceny, że się nie zajmowali. Dopiero temat taki, żeby się zająć strukturalnie, zaczął się rodzić, że musimy zacząć to porządnie liczyć, bo inni za nas liczą i robią to albo dobrze, albo źle. Zaczynał się ten sygnał gdzieś tam w roku 2014, to już nie ten czas, w którym pan był wewnątrz rządu, po to, żeby w 2015 zacząć to liczenie i ono tak na dobrą sprawę teraz się dzieje. Okej, okay, ale przejdźmy może jeszcze do paru pytań. Bo była taka kolizja, mówiliśmy o tej kolizji między Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Finansów, rozbieżność w pewnej mierze patrzenia na sytuację. Czy państwo jako Rada Gospodarcza, ewentualnie z poziomu jakiegoś tej obecności w rządzie, pamięta pan jakąkolwiek dyskusję, która pokazywałaby, że nieuczciwa konkurencja to też jest jakby problem przyjazności lub nieprzyjazności, że tak powiem, dla przedsiębiorców, czyli państwo, które pomaga likwidować nieuczciwą konkurencję, no robi to z troski o przedsiębiorców, nie? Tępiąc tych, którzy kradną i oszukują, a broniąc tych uczciwych. I to też powinien być element oprócz tych przyjaznych rozwiązań, które no, czasami gdzieś tam były w sprzeczności z fiskalizmem państwa. Pełna zgoda. I czy takie patrzenie podjął pan, czy podejmując pracę jako prezes UOKiK-u, przyświecał panu taki cel i ewentualnie jak to praktycznie wyglądało w no, takiej walce o uczciwą, równą konkurencję. Pomijam tutaj trochę ten wątek konsumentów, ale jak państwo reagowaliście właśnie z poziomu UOKiK-u, walcząc o uczciwą konkurencję? Panie przewodniczący, przepraszam, ja w takiej kwestii formalnej, czy rozszerzamy, że tak powiem, zakres Komisji jest... o kwestię mojego funkcjonowania w UOKiK, bo ja bardzo chętnie UOKiK dużo i kwestia, czy przedmiotem, jeszcze raz, przedmiotem prac komisji no, nie jest funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie świadka w jakiejkolwiek roli. Świadek nie jest powoływany na świadka tylko w odniesieniu do jednej jakiejś roli życiowej, tylko do całokształtu wiedzy. Natomiast no, jeżeli pytania wykraczają poza zakres prac komisji, to świadek ma prawo złożyć wniosek do komisji o uchylenie takiego pytania. Praktyka pracy, o której może no, świadek nie śledził, to poinformuję, jest taka, że ja zazwyczaj kilka takich pytań, dwa, trzy dopuszczam, bo być może, które może tak w sposób nieoczywisty nie są związane bezpośrednio, ponieważ być może poseł chce zbudować pewien wywód, no, dojść do
po uzyskaniu pewnych informacji dojść do pytania, które jest związane. Gdyby taka praktyka miała się przedłużać, no to wtedy ja sam z siebie uchylam pytanie, natomiast świadek ma prawo też wystąpić z takim wnioskiem, to wówczas komisja go rozpatrzy. Ja spróbuję krótko odpowiedzieć panu posłowi w takim razie. Urząd chroni konkurencję, czyli wolność firm do konkurowania na uczciwych warunkach między sobą. Podstawą interwencji publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku lub zmowa kartelowa lub inne forma niedozwolonego porozumienia, które ogranicza konkurencję. Równolegle urząd oczywiście podejmuje działania na rzecz ochrony konsumentów przed naruszaniem ich zbiorowych interesów, czyli stara się przeciwdziałać sytuacjom, w którym firmy konkurując na rynku stosują wobec konsumentów nieuczciwe metody, a przez to mogą także poprawiać swoją sytuację konkurencyjną. Nie wiem, na ile pan poseł jest z tą tematyką obeznany, ale Urząd Ochrony Konkurencji wspólnie z Ministerstwem Finansów w 2015 roku przeprowadził kompleksową nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów po to, żeby lepiej chronić konsumentów, zwłaszcza na rynku produktów finansowych w związku z nieprawidłowościami i z nieuczciwą sprzedażą takich produktów. W tym sensie wpłynęliśmy również na uczciwość konkurowania podmiotów na rynku finansowym. Te działania UOKiK-u były podejmowane, UOKiK był aktywny. To wszystko jest dostępne w raportach rocznych UOKiK-u. Zachęcam pana posła do zapoznania się z nimi. Czy przypomina sobie pan jakąś interwencję taką, że ta nieuczciwość i wykorzystywanie swojej mocniejszej pozycji na rynku no była związana z tym, że ktoś choćby w tym łańcuchu przestępstw karuzelowych no po prostu wkalkulowywał, że ma do dyspozycji VAT, którego nie zapłacił i mógł oferować po cenach niższych produkty, co stanowiło oczywiście element nieuczciwej konkurencji, wykorzystywania przewagi zbudowanej na nieuczciwości. To znaczy Urząd i ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje takiego mechanizmu interwencji. Natomiast oczywiście inne elementy, inne urzędy i inne agendy państwa, które są odpowiedzialne za uczciwość obrotu, zapłacenie podatków i tak dalej, oczywiście taką sytuację monitorują. Przedsiębiorcy również, ci pokrzywdzeni przedsiębiorcy mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie jest publicznie, nie jest elementem publicznego, państwowego systemu ochrony, urzędowego systemu ochrony konkurencji. W związku z tym urząd no, musi się trzymać swojego ustawowego mandatu, a ten dotyczył firm, które nadużywały pozycji dominującej na rynku lub monopolistycznej. Natomiast urząd nie ma możliwości ingerowania we wszystkie relacje pomiędzy przedsiębiorcami, nawet jeżeli zawierają one elementy nieuczciwej konkurencji. Mówimy też o procesach dostosowywania prawa, żeby reagować na to, co się dzieje na rynku. Czy była jakaś inicjatywa też, która mogła zaowocować nowelizacją ustawy i z pewnymi zmianami dotyczącymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W obszarze VAT? Znaczy, nie było. Czyli nie było żadnej inicjatywy. W obszarze VAT nie było. Czy spotkał się pan z zjawiskiem takim, który pokazywałby, że czas trwania procesu legislacyjnego to też są konkretne, czy mogą być konkretne straty dla budżetu państwa, bo no, niepoprawienie czy nieprzeciwdziałanie w czasie odpowiednim zjawisku, no taki skutek ma. Jasne, że pewne procesy
trwają i muszą być robione zgodnie z procedurami. Natomiast czy no, zdarzało się, choćby wybierając tak zwaną szybszą ścieżkę, wolniejszą, czy były takie rozważania w ogóle, że no, uciekają nam pieniądze i trzeba powiedzmy starać się coś zrobić szybciej? W okresie, kiedy miałem związek z legislacją i z procesem legislacyjnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednym z moich kluczowych zadań była rzetelność analityczna i oceny skutków regulacji projektów rządowych i one wszystkie były traktowane w ten sam sposób. Czyli było oczekiwanie, że będzie każdy projekt czy założenia do ustawy będą rzetelnie policzone i że będą pokazywały skutki gospodarcze i społeczne, nie tylko w obszarze finansów publicznych, ale także w innych obszarach. Także ten cały system oceny skutków regulacji prowadził do tego, że prace, paradoksalnie prace na Komitecie Stałym Rady Ministrów były szybsze, dlatego że projekty były rzetelniej przygotowane, podlegały lepszej analityce i w związku z tym też wpływały ich mniej na Komitet Stały. Czyli w latach, kiedy ja się tym zajmowałem, liczba projektów rządowych spadła, a zatem zdolność Komitetu Stałego Rady Ministrów do procesowania tych projektów też wzrosła. Czy przypomina sobie pan w obszarze zainteresowań komisji, czy był jakiś OSR no, policzony, no, delikatnie mówiąc, niedokładnie i no, była decyzja, że trzeba cofnąć z powrotem do Ministerstwa Finansów przykładowo, żeby jeszcze raz przeanalizowali skutki wprowadzanej regulacji? Nie przypominam sobie konkretnej takiej ustawy. Nie przypominam sobie, że takie zjawisko miało miejsce. Świadomość tego, że to jest akurat sprawa pilna, na pewno była. Natomiast nie mogę wykluczyć, że zdarzył się projekt na tyle nieprzygotowany, że wymagał jeszcze dodatkowych jakichś prac analitycznych czy dodatkowych danych. Ze statystyki, którą dysponuję za rok 2013, bo akurat do takich danych mam dostęp, to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o opiniowanie przez zespół do spraw oceny skutków regulacji w KPRM na 100 projektów, założeń projektów ustaw, które były procedowane w 2013 roku, zasadnicze zastrzeżenia zgłoszono do 8 projektów, istotne zastrzeżenia do 11 projektów. Powodem były między innymi niepełna analiza wpływu, nadregulacja, niewspółmierne koszty lub braki formalne. Zastrzeżenia zostały uwzględnione przez Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów w przypadku 9 projektów. W przypadku 6 projektów nie zapadły rozstrzygnięcia. W przypadku 4 projektów zastrzeżenia zostały uwzględnione. Więc no, po prostu KPRM stał na straży rzetelności i jakości tych projektów i tego, żeby przynosiły one pozytywne skutki dla gospodarki i społeczeństwa. W związku z tym część projektów, jak była dobrze przygotowana, to szła szybciej, a część projektów, jak były gorzej przygotowane, to szła wolniej. Czy pamięta pan sytuację, kiedy no, był jakiś taki spór i projekt musiał być skierowany pod obrady Rady Legislacyjnej? Panie pośle, wydaje mi się, że Rada Legislacyjna patrzyła bardziej od strony formalnej na projekty, tak, podczas kiedy Komitet Stały rozpatrywał przede wszystkim kwestie te legislacyjne, formalne, ale także merytoryczne, czyli patrzył z punktu widzenia skutków i efektów. Tak, ale ja już mówię, czy pytam o przypadek i pytam jeszcze, czy pamięta... Nie pamiętam. Wydaje mi się, że były takie wydarzenia, że coś trafiało na Radę Legislacyjną. Czy pamięta pan tak rząd wielkości, jak długo przy projektach ewentualnie to odesłanie do Rady Legislacyjnej, ile Rada Legislacyjna z reguły potrzebowała czasu? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czy to było liczone w miesiącach, czy dłużej, czy krócej? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
to w sumie ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym samym zakończyliśmy pierwszą turę pytań, ale jeszcze nie zadawałem pytań, więc skorzystam z tego, z tej możliwości w rundzie drugiej. W roku 2013 toczyły się prace również na Komitecie Stałym nad nowelizacją ustawy VAT-owskiej. Przepraszam, nie słyszę pana posła. Przepraszam. W roku 2013 toczyły się również na Komitecie Stałym prace nad nowelizacją ustawy VAT-owskiej. To była ustawa między innymi wprowadzająca katalog towarów, które mają być objęte solidarną odpowiedzialnością, skróceniem rozliczeń. Pan wówczas w odniesieniu do stali 13 marca skierował pismo do pana Macieja Grabowskiego z między innymi z taką prośbą o wskazanie przyczyny, dlaczego nie zdecydowano się na alternatywne rozwiązanie w postaci mechanizmu odwrotnego obciążenia stosowanego już w obrocie złomem. Nałożenie na kupującego obowiązku samonaliczania podatku wyeliminowałoby element ryzyka, jaki niesie ze sobą proponowana zasada solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy i sprzedawcy. I tak samo jeszcze pan tam prosi o omówienie ryzyka wystąpienia podobnych nadużyć na rynkach innych towarów. Skąd taka inicjatywa z pana strony, żeby takie pismo do pana ministra Grabowskiego skierować? No, wynikało to z analizy przeprowadzonej przez Departament Analiz Strategicznych KPRM, którego zadaniem było monitorowanie jakości merytorycznej oceny skutków regulacji. Więc skoro wpłynęło z Ministerstwa Finansów, to nawiązuje bezpośrednio do tego, o co przed chwilą pytał pan poseł Murdzek, czyli kwestii tego, że KPRM odpowiadał za jakość projektów, w związku z tym często zadawał pytania do projektów. No, to taka ogólna odpowiedź, natomiast jak rozumiem, w tej sprawie też takie z tego departamentu do pana wpłynęła taka analiza, że tutaj odwrócony VAT byłby lepszym rozwiązaniem. Znaczy, patrzyliśmy na najlepsze praktyki. Jak pan przewodniczący doskonale wie, ta kwestia, które metody w zwalczaniu nieprawidłowości w VAT-cie i jaki mechanizm konkretnie do konkretnego sektora przyjąć, no, wśród ekspertów też była dość ożywiona, więc oczywiście departament odpowiadający za ocenę skutków regulacji, mając świadomość, że jakieś prace się toczą, taką analizę dokonał. Jak pan widzi z tego pisma, jest to pytanie. W związku z tym to nie jest definitywne stwierdzenie, że przyjęto na przykład nieprawidłowe podejście, tylko to jest pytanie o pogłębienie uzasadnienia na przykład. Znaczy, ja nie znam pisma, nie pamiętam tego pisma, ale to w tej części, którą pan przewodniczący był łaskaw przytoczyć. Pamięta pan, jaka była reakcja Ministerstwa Finansów? Nie, ale jestem przekonany, że pan przewodniczący ma odpowiedź ministra Grabowskiego na to pismo. Ja może mam, natomiast pytam się, czy pan pamięta. Ale również nie pamiętam. Nie tylko ta pisemna, no bo może też panowie ze sobą rozmawiali, może była jakaś dyskusja, przekonywanie się. Nie, w swojej roli jako osoba odpowiedzialna za OSR-y komunikowałem się wyłącznie metodą pisemną. Oczywiście mogły być jakieś spotkania robocze poświęcone rozwiązywaniu jakimś sporom wewnątrz rządu i wtedy mogło to się odbywać w ramach jakiegoś spotkania, ale każde takie spotkanie było na pewno podsumowane za pomocą notatki lub pisma, także wszystkie te informacje powinny być państwu dostępne. A czy pojawiały się w ewentualnie jakichś kontaktach, rozmowach, może na Komitecie Stałym taki wątek, że ten reverse charge na pręty stalowe wymaga derogacji Komisji Europejskiej? Bardzo możliwe, ale nie przypominam sobie. Mam jeszcze pytanie dotyczące kwestii paliwowych. Podczas przesłuchania przed komisją prezes Polskiej Organizacji Paliw i Handlu Naftą powiedział, że po piśmie skierowanym w listopadzie 2012 roku do pana Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczącego Rady Gospodarczej, gdzie właśnie branża wskazywała na te różne nieprawidłowości, przesłała też raport robiony przez Ernst & Young. Doszło do spotkania przedstawicieli tej branży z panem Janem Krzysztofem Bieleckim. Czy pan też uczestniczył w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że tak. O ile to w ogóle nie było spotkanie z całą Radą, to teraz już tego nie pamiętam. Jakby tak krótko podsumować przebieg tego spotkania, co tam przedstawiono? Szanowny panie przewodniczący, odnosiłem się do tego w pierwszej części mojego wystąpienia. Potraktowaliśmy te sygnały bardzo poważnie. Ja chciałbym sprecyzować, bo chcę dojść też do pewnego pytania. No,
państwo potraktowali się, przejęli, daliście rekomendacje, żeby coś no, zrobić? Przede wszystkim postanowiliśmy zapytać o to również przedstawicieli ministra finansów i kilka takich spotkań w Radzie Gospodarczej z przedstawicielami ministra finansów na ten temat się odbyło. Bo później już po roku jest kolejne pismo kierowane też do pana, gdzie Popich pisze, że pragniemy ponownie zainteresować problemem wyłudzeń podatkowym na rynku paliw ciekłych. Ostatnie tygodnie potwierdził obawy ekspertów co do tego, że rozwiązania przyjęte w ustawie z lipca, tutaj gdzie była wprowadzona solidarna odpowiedzialność, no są dalece niewystarczające. Działania kontrolne mają ograniczony skutek. Nadal problemem jest brak koordynacji urzędów i służb. Stoimy na stanowisku, że tylko zmiany prawa mogą realnie uszczelnić system obrotu paliwami. Jaka u państwa była refleksja? Państwo się spotkali, jakby przyjęli, potem spotkania z resortem finansów, no coś opracowano, wdrożono, po czym jakby branża wraca i mówi, że to nie to. Traktowaliśmy to tak samo poważnie jak pierwszy sygnał. I co później się działo po tym potraktowaniu poważnym? Znów... Szczegółowej pamięci nie mam. Przypominam jeszcze raz, że Rada Gospodarcza była ciałem społecznym, które spotykało się raz na dwa tygodnie. I zajmowało się również innymi tematami, nie tylko kwestią VAT-u. Tak, ale akurat nas interesuje kwestia VAT-u, więc się pytam o to, czy co konkretnie w tej sprawie się działo. Ponieważ, jak państwo też już słyszeli tutaj wielokrotnie, kwestia VAT-u i środków zaradczych związanych z nieprawidłowościami była już w tym momencie intensywnie opracowywana przez Ministerstwo Finansów. No, rola Rady Gospodarczej mogła być tylko taka, że przekazywała sygnały płynące z zewnątrz. Natomiast Rada jako taka nie była w stanie merytorycznie zastąpić czy wspomóc Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Czyli państwo byli takim listonoszem, można powiedzieć, przekazywał nie, sygnały z zewnątrz. Radą, byliśmy radą czy selekcjonowali, czy jakby państwo uważali, że na przykład no, część tutaj jest niezasadna tych wniosków, no to już nie przekazujecie? Nie, myśmy tak nie decydowali. To jest do sprawdzenia w archiwach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie sygnały, które płynęły od przedsiębiorców, były traktowane poważnie i przekazywane do odpowiednich ministerstw. Niektóre sprawy podlegały pogłębionej analizie, a inne były przekazywane, ale nikt nie dokonywał a priori selekcji, że coś jest ważne, a coś innego jest mniej ważne. No bo tak staram się wychwycić z pana wypowiedzi jakby tą taką istotową rolę Rady, bo jeżeli państwo tylko przekazywali, no to to... Jeszcze raz powtórzę. Sprawozdania z działalności Rady były dostępne, sprawozdania i tam można się zapoznać dokładnie z tym, co robimy. Jeżeli pana przewodniczącego to interesuje, to ja z przyjemnością wspomnę. Rada zajmowała się polityką energetyczną państwa, reformą systemu ochrony zdrowia. Dobrze, to wiemy, że państwo się reformą różnymi rzeczami emerytalną, zajmowali. Natomiast... otwartymi funduszami emerytalnymi i wieloma innymi tematami. Rynkiem pracy, wspomaganiem osób bezrobotnych. Cały szereg przeróżnych tematów i przypominam jeszcze raz, że Rada była ciałem społecznym, które się spotykało raz na dwa tygodnie. To już słyszeliśmy chyba z pięć razy, natomiast no, nadal chciałem jakby wyłowić to, na czym konkretnie polegało to zajęcie się tą akurat sprawą. Pan powiedział, że się no, intensywnie zajmowała, natomiast... Nie, to przepraszam, chyba przeinaczył, albo nie, ja się nieprecyzyjnie wyraziłem, albo pan przeinaczył moje słowa. Ja powiedziałem, że my potraktowaliśmy ten sygnał poważnie. Natomiast nie powiedziałem nigdy w czasie swojej wypowiedzi, że żeśmy poświęcili jemu. Czyli państwo potraktowali poważnie, to na tym przykładzie, na czym to poważne traktowanie polegało? Czy państwo na przykład, nie wiem, poprosili jakieś inne organizacje o informacje, czy właśnie jakieś opracowali swoje rozwiązania, które potem przekazali? Czy, no, bo to takie bardzo ogólne stwierdzenie, że potraktowali, czy po prostu no, jakoś w cichości serca uznali, że ta akurat sprawa jest poważna? No to... Ta kwestia, tej kwestii było poświęcone... Mam wrażenie, panie przewodniczący, że na te pytania już wcześniej odpowiadałem. Sam pan przewodniczący był łaskaw wspomnieć o tym, że organizacja przedsiębiorców sektora paliwowego była na spotkaniu w Radzie. Ja już... No to poprzednio, bo to już przeszliśmy do tego etapu do 2012. To już mówiliśmy, że 2012 napisali, było spotkanie, były działania, kontakt z ministerstwem, nowelizacja w 2013. Znowu przychodzą i mówią, tak. No nie jest dobrze. I teraz... Od tego momentu jakby co tak dalej? Jest. No to od tego momentu te sygnały były przekazywane do ministra finansów. Nie mieliśmy powodów uznać, że Ministerstwo Finansów i państwo to też tutaj słyszeli w czasie tego posiedzenia, swoich posiedzeń i przesłuchań,
od świadków, że Ministerstwo Finansów nie zajmuje się intensywnie tą kwestią. A mieli państwo jakąś informację zwrotną z ministerstwa? Jak państwo przekazali, to ministerstwo jakoś odpowiedziało, że tak, robimy to i to? Jeszcze raz powtórzę, że oprócz spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż, które na ten temat się wypowiadały, odbywaliśmy też spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów poświęcone na ten temat, gdzie następowała też wymiana informacji na temat postępu prac, planów i zamierzeń Ministerstwa Finansów. Przypomnę tylko, że Rada miała charakter społeczny i spotykała się raz na dwa tygodnie. I była ciałem doradczym, a nie jakimś innym. Jasne, jakby cały czas próbuję się bronić przed jakimś zarzutem, którego nikt nie stawia, że nie wiem, że powinna się spotykać częściej albo nie być ciałem społecznym. Natomiast po prostu interesuje mnie to. No, jeżeli państwo śledzili ten postęp prac w resorcie finansów, to bardzo jest ciekawa wiedza takiego kogoś z zewnątrz, to właśnie nie mógł może bardziej obiektywnie te prace niż przedstawiciele resortu finansów ocenić, jak one przebiegały i na czym one wtedy polegały już po roku 2013, bo powiedzmy sobie szczerze, nie widzę tam jakichś prac w resorcie finansów odnośnie paliw. Tam jest procedowana zmiana prawa energetycznego, ale to w Ministerstwie Gospodarki, która zresztą potem przez poprawkę w parlamencie już wprowadziła koncesję OPZ. Natomiast resort finansów po 2013 do 2016 nic nowego w obszarze paliw nie wprowadził, więc ciekawi mnie, jeżeli pan dostrzegał takie prace, no to nad jakimi rozwiązaniami wtedy tam pracowano w resorcie finansów? Panie przewodniczący, Rada nie tylko, że była społecznym ciałem, które spotykało się co dwa tygodnie i było organem doradczym, ale też było ciałem, do którego ministrowie lub inne agendy rządowe zwracały się wtedy, kiedy miały potrzebę na tego typu porady ze strony Rady Gospodarczej. Czasami Rada Gospodarcza oczywiście wystosowywała pewne pytania, jeżeli obszar był szczególnego zainteresowania dla na przykład premiera. Tak, no, tylko że sam pan przed chwilą powiedział, że państwo te ponowne sygnały przekazali do Ministerstwa Finansów, tak, i że Ministerstwo Finansów prowadziło intensywne prace, więc ja się chciałem spytać, jakie było źródło tej wiedzy, że prowadziło. Jak rozumiem, było to takie założenie, że pan założył, że prowadziło, bo nie miał pan powodu uważać, że nie prowadziło. Była to informacja bezpośrednio od przedstawicieli ministra finansów. No i tu pytanie jest tylko moje, czy w tej informacji była też informacja nad jakimi rozwiązaniami, nad jakimi zmianami w tym obszarze te prace są prowadzone? Czy tylko taka goła, że po prostu są prowadzone, ale co konkretnie to już nie informowali? Panie przewodniczący, jestem przekonany, że była również konkretna informacja na temat, jakie prace są prowadzone. Dobrze, ja już pasuję. To jest, czy ktoś jeszcze w tej drugiej rundzie chciałby zadać pytanie? Czy może świadek? Nie, przepraszam, tak? Pan poseł Murdzek, proszę bardzo. Pytanie takie na konkretnym przykładzie. No, mieliśmy taką sytuację kłopotu z wyjaśnieniem losu takiego dokumentu jak strategia przeciwdziałania przestępczości zbiorowej. Zorganizowanej, przepraszam. Wczoraj pan premier powiedział, że spytajcie pana ministra Cichockiego, on powie, co się stało z tą strategią. Dzisiaj spytaliśmy pana ministra i pan minister no, nie był w stanie powiedzieć, co się stało z tą strategią. Jakie mogły być losy, procedury? To jest przykładowy dokument, no, żeby po prostu móc znaleźć odpowiedź na to pytanie, co się z tego typu dokumentami działo, że wykonana praca no nie znalazła jakby finału. Trudno mi jest odpowiedzieć, panie pośle, bo nie znam przebiegu prac nad tym dokumentem. Ale jak, czy zdarzały się inne dokumenty typu strategia, że no, traciła Rada Ministrów z oczu dokument, czyli gdzieś tam odesłała, nie wiemy, czy po to, żeby uzupełnić, czy żeby wzbogacić jakieś dane, no ale jak coś nie wraca, a odzwierciedlało pożyteczną pracę wielu osób, pytanie jak proceduralnie, czy mechanizm funkcjonowania
Rady Ministrów pozwalał na taką trochę pustkę, czy coś nie zadziałało? Wchodzimy w takie, rozumiem, bardziej systemowe dywagacje. No tak, ale to znaczy, to nie są dywagacje, bo jakby się na przykład ta strategia pojawiła, to ona by dużo dobrego zrobiła. Ponieważ pan akurat tego dokumentu może nie pamiętać, bo pan premier nie pamiętał, pan minister Cichocki nie pamiętał, co się stało. W związku z tym, nie czepiając się jakby już tego dokumentu, bo rozumiem, że odpowiedź jest jasna, że nie pamięta pan akurat. Nie, ja w ogóle nie pracowałem. Natomiast pytam o pewien mechanizm, który by ewentualnie wskazał, gdzie szukać, albo że coś nie funkcjonowało, że no, ta praca gdzieś tam się marnowała trochę. Te strategie, z którymi ja miałem do czynienia w roli właśnie koordynatora oceny skutków regulacji, no to były te strategie długookresowe dotyczące całości rozwoju społeczno-gospodarczego. I tam mogę panu posłowi powiedzieć, że no problemem było bardzo często to, że wydarzenia przeganiały strategię. To jest ogólna słabość różnego rodzaju strategii, że zanim skończy się je pisać, to życie pisze inny scenariusz. Kolejne też takie proceduralne w zasadzie pytanie. Słyszeliśmy i zresztą to było przedmiotem rozmowy, że informacje branżowe, nawet bardzo niepokojące, no, musiały przejść określoną drogę. Tutaj kwestia roli Rady Polityki, ale też no, mechanizmu odsyłania bądź do Ministerstwa Gospodarki, bądź do Ministerstwa Finansów. Natomiast w drugą... Przepraszam, bo ja nie bardzo słyszę. Natomiast w drugą stronę no, były takie ważkie dokumenty, jak raporty Najwyższej Izby Kontroli, jak sprawozdania roczne Głównego Inspektora Informacji Finansowej czy Kontroli Skarbowej, czy ewentualnie jakieś raporty sporządzone przez służby, czy roczne sprawozdanie Prokuratora Generalnego. Jak wyglądał mechanizm zapoznawania się członków Rady Ministrów z tego typu dokumentami premiera? Czy była jakaś procedura na tą okoliczność, czy jak ten... Chodzi mi znowu o to, czy była pewność, tak jak pan mówił o tej pewności, że jest problem, ma pan przeświadczenie, że się tym problemem powinno zająć Ministerstwo Finansów i przez domniemanie, że się zajmuje? Nie przez domniemanie, no jednak już jak tu pan przewodniczący mnie o to pytał i powiedziałem, że to nie było tylko domniemanie, że Ministerstwo Finansów się tym zajmuje, ale to była wiedza faktyczna, że Ministerstwo Finansów się to tym jaka, zajmuje. To jaka była pewność, że tego typu znaczące dokumenty no, były przedmiotem zapoznania się, analizy i wyciągnięcia wniosków? Panie pośle, no, na wszystkie tego typu dokumenty, wszystkie tego typu te sprawozdania i dokumenty mają określoną ścieżkę, komu muszą być przedstawione, kto je musi aprobować lub nie aprobować, kto je musi przyjąć lub nie przyjąć. Więc to nie jest tak, że jest jedna uniwersalna ścieżka dla wszystkich tego typu dokumentów, z tego co pamiętam ze swojej praktyki rządowej, tylko każdy dokument sam określa, w jakim trybie jest rozpoznawany. Przypomnę, że niektóre instytucje państwowe mają obowiązek składania raportów Sejmowi. I Sejm czasami nawet głosuje nad tymi sprawozdaniami, odbywa dyskusje i tak dalej. No więc każda sfera, która jest objęta tego typu raportami, na przykład kiedy byłem prezesem UOKiK-u, to miałem obowiązek przedstawienia raportu rocznego. I co roku taki raport roczny z działalności UOKiK był przedstawiany. Jeżeli komisja sejmowa, która zajmowała się tą dziedziną, miała ochotę odsłuchać prezesa, to go odsłuchiwała, zadawała pytania. Z poziomu premiera Rady Ministrów, jaki dokument regulował takie, że premier wiedział, mam rocznie 5 dokumentów, z którymi się bezwzględnie muszę zapoznać, bo to jest skodyfikowane, zapisane? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie było w zakresie mojej odpowiedzialności.
Czy pamięta pan dyskusje, rozmowy, czy z poziomu Rady Gospodarczej, czy ewentualnie z poziomu rządu, czy ewentualnie z poziomu UOKiK-u, chociaż tutaj najmniej, jeśli chodzi o takie rozwiązania, jak na przykład konfiskata rozszerzona? Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Czy ewentualnie kwestie jednolitego pliku kontrolnego, pamięta pan? To już było po moim odejściu z rządu. Mhm. Jak rozumiem, był to jeden z bardzo ważnych pomysłów zmierzających do ograniczenia luki VAT-owskiej, ale to ja już nie miałem z tym żadnego związku. Czy przypomina sobie pan jakieś bądź po nazwach instytucji, bądź po nazwach raportów sytuację skorzystania z rozwiązań, z doświadczeń w temacie oczywiście związanym z VAT-em, z doświadczeń międzynarodowych? Konkretów, panie pośle, nie pamiętam, natomiast wiem, że właśnie w tym systemie oceny skutków regulacji, który wprowadziliśmy w 2011, a de facto w 2012 roku, istniał obowiązek przedstawienia w teście regulacyjnym, czyli dokumencie, który towarzyszył ocenie skutków regulacji, rozwiązań zastosowanych, czyli tak zwanych najlepszych praktyk stosowanych przez inne kraje. Przypomina sobie pan jakiś OSR z najlepszą praktyką w temacie VAT-owskim? Nie. Ale wszystkie te dokumenty z całą pewnością mogą być komisji dostępne. Jestem przekonany, że to pytanie, o które pan przewodniczący pytał, to pytanie, które wysyłałem do ministra finansów, właśnie dotyczyło kwestii tego, że no jakaś praktyka już była, jakieś doświadczenia były i mogliśmy pytać w tym lub innych pismach dotyczących tych kwestii właśnie o to, jak te najlepsze praktyki są uwzględnione w projektach. W przypadku VAT-owskim to takim podmiotem, który za to odpowiadał, był Departament Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Finansów, czy MSZ, czy... Teraz już nie pamiętam. Nie potrafię. Zazwyczaj to było adresowane do ministra finansów, natomiast oczywiście wszystkie sprawy, które wymagały koordynacji europejskiej lub były objęte dyrektywami europejskimi, no to oczywiście Departament Ekonomiczny MSZ też miał zdanie na ten temat. Tak? Także w tym procesie konsultacji wewnątrzrządowych uwagi czy pytania były kierowane przez różne resorty. Natomiast z punktu widzenia tego departamentu, za który ja odpowiadałem, no to była kwestia tego wpływu na kwestie społeczne i gospodarcze i na ile cele były osiągalne i na ile skutki miały ogólnie pozytywny charakter dla gospodarki. Niewątpliwie przedmiotem permanentnej dyskusji ze światem gospodarczym są kontrole, ich uciążliwość i efektywność. Tak. Jak pan ocenia tą sytuację? Znowu jakby poprzez te wszystkie funkcje, które pan pełnił, tak. Jak tutaj następowało wyważanie tej uciążliwości, a jednak dążenie do efektów i jakby mógł pan odpowiedź połączyć z kontekstem takiego realnego odzyskiwania środków finansowych czy przejmowania majątków nieuczciwie zdobytych? Już. Wcześniej odnosiłem się do tego pytania, ale może spróbuję jeszcze raz w takim razie powiedzieć tak, że w latach 2005 do dzisiaj bardzo dużo się mówi o ułatwieniach dla przedsiębiorców, o tworzeniu korzystnego klimatu dla przedsiębiorczości i kwestie podatkowe i uciążliwości związanych z płaceniem podatków, z systemem, samą procedurą płacenia podatków jest często tematem przewodnim. Przypomnę, że kwestia uciążliwości całych procedur podatkowych, nie mówię tu o wysokości podatków, tylko o sprawozdawczości podatkowej, o sposobie płacenia podatków i tak dalej, były podnoszone przez przedsiębiorców z wielu branż jako jedno z poważnych ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości i biznesu w Polsce.
Było to również odzwierciedlone w raportach międzynarodowych typu Doing Business Banku Światowego. I jak pan poseł bardzo słusznie zauważył, no zawsze jest ten dylemat, na ile ułatwiać przedsiębiorcom życie w tym zakresie, a na ile ponosić ryzyko, że może nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystają tego typu ułatwienia do tego, żeby nadużywać system i pozbawiać państwo należnych dochodów. Więc to jest zawsze dylemat, ale właśnie też państwo pytali o komisję przyjazne państwo. Przypominam, że ona bardzo ambitnie działa, kluby parlamentarne, każdy swój miał swojego przedstawiciela do ułatwiania życia biznesowi i trwał pewien, nazwałbym to, wyścig, kto będzie bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, także w tym wymiarze podatkowym. Stąd może brały się kontrowersje nawet dotyczące niektórych propozycji rządowych dotyczących uszczelnienia VAT-u także ze strony opozycji, więc jak rozumiem, Ministerstwo Finansów tutaj cały czas musiało wyważać, tak jak pan poseł słusznie powiedział, wyważać, czy nie wylewa dziecka z kąpielą. Ale powiem tak, na koniec dnia w 2010 roku Polska zajmowała pozycję chyba 72 w rankingu Doing Business. W roku 2015 była to pozycja 24. Tam oczywiście nie chodziło tylko i wyłącznie o kwestie podatkowe, ale różne inne. I dzisiaj jest to pozycja 33, więc jest lekkie pogorszenie, a i tak w porównaniu z rokiem 2010 to otoczenie działalności biznesowej się znacząco polepszyło. I jeszcze raz powtórzę. Dla rządu w warunkach kryzysowych, w warunkach załamania się koniunktury na świecie, kluczowym elementem tego, żeby sytuacja fiskalna nie wyrwała się spod kontroli, było sprzyjanie wszystkim inicjatywom, które polepszały wzrost gospodarczy i umożliwiały wzrost gospodarczy. I to był dla rządu znaczący priorytet i temu były podporządkowane wszystkie działania. Nie poruszył pan jeszcze tej kwestii odzyskiwania majątku. Rozumiem, że... To jest sprawa techniczna, bardziej związana z agendami, które odpowiadają z wymiarem sprawiedliwości. To tu ja nie jestem właściwą osobą, by odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie znam, nie mam kompetencji, by ocenić proporcjonalność tego typu działań. Ale ten wątek był poruszany na... Nie przypominam sobie. Jako praca rządu? Możliwe, że był, ale nie przypominam sobie. Dziękuję. Dziękuję. Pani poseł? Dziękuję. Czy może świadek chciałby jeszcze zabrać głos? Nie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy pana o terminie, w którym będzie mógł pan go podpisać. Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego. Bardzo dziękuję za przybycie. A wobec wyczerpania porządku dziennego zamykam obrady.